Hiacynty z kolorowego papieru i bibuły. Na wykałaczkę nawijamy zieloną kartkę, tworzymy w ten sposób łodygę. Następnie rolkę owijamy kolorowym papierem, zaginamy papier do środka i ozdabiamy na przykład w próbeczki. Doklejamy tasiemkę, w środek wklejamy liście. Następnie odcinamy kawałek bibuły, nacinamy ją, fragmenty kilkucentymetrowe odcinamy i zwijamy z nich małe kwiatuszki. Łodygę, jeżeli trzeba, to skracamy. Do górnej części doklejamy dwustronną taśmę klejącą, ale może być też klej, i doklejamy do niej kolorowe kwiatki. Wkładamy kwiatka do naszej doniczki i gotowe. A więcej ciekawych pomysłów znajdziecie w moich książkach z serii Dziennik Zabaw. To prawie 1000 stron inspiracji, a wszystko zamknięte w pięknym tekturowym pudełku. Książek nie znajdziecie w żadnej księgarni. Zapraszam do mojego sklepu na stronę dziennikzabaw.pl.